Na pewno gra w piłkę to jest przede wszystkim pasja. Cieszę się, że tyle zespołów w tej lidze brało udział. Na pewno liga zorganizowana bardzo fajnie. Prezydent odjął nad tym patronat, więc pewne standardy były zachowane. Cieszę się, że tak jak tutaj było podczas tej ceremonii wyróżnionych bardzo dużo fajnych osób i mam nadzieję, że ta liga będzie funkcjonowała w kolejnych latach. Czyli bardziej zabawa, ale jednak ogromne zaangażowanie z tego, co słyszeliśmy dzisiaj. Mnóstwo bramek, niestety dużo też żółtych kartek, co też świadczy o zaangażowaniu i o takiej sportowej emocjach, czyli taka zabawa nie do końca. No tak, sport to jest przede wszystkim rywalizacja i tą rywalizację, nawet w takiej lidze, jak to mówimy, dla hobbystów, bo to, nie ukrywajmy się, jest zabawa dla hobbystów. Nikt tutaj nie znajdzie drugiego Lewandowskiego czy Messiego. Też powoduje dużą rywalizację i to było widać tutaj, że każdy, który brał udział w tej lidze, chciał tą ligę wygrać, zająć jak najlepsze miejsce, zdobyć jak najwięcej punktów, bramek i to też idzie za tym, że były faule, były kartki, były inne takie sytuacje spięciowe, które w piłce i przede wszystkim w futsalu występują. Która z nas w drużyn się panu najbardziej podobała? Było kilka, ale powiem szczerze, że nie pamiętam już tej nazwy, ale chyba bodajże 13 miejsce zajęli, więc jedno z tych ostatnich. Nie przypomnę sobie nazwy, ale wzbudziła moje jakieś tam zainteresowanie. Było wiele zabawnych, prawda? Tak, zgadza się.